Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Do testów dzisiaj wziąłem taką kuchenkę składaną. Jeszcze na moim kanale nie było testu takiej kuchenki. Wykonana z blachy. Przede wszystkim zaletą takiej kuchenki jest to, że jest po złożeniu naprawdę bardzo niewielkich rozmiarów. Mamy tu taki pokrowiec wojskowy. I taką kuchenkę upchamy wszędzie, w każdym plecaku. O, tak wygląda po złożeniu. Na upartego nawet włożymy sobie do kieszeni. I to jest przede wszystkim wielka zaleta właśnie takiej kuchenki. Nie będę mówił, czy jest lepsza, czy nie lepsza od kuchenki na gaz. Przede wszystkim tą kuchenką palimy za darmo. Znajdziemy trochę chrustu w lesie, jakieś szyszki, cokolwiek i mamy darmowe paliwo. Kuchenka gazowa, no i ta ma przede wszystkim swoje plusy i minusy. No nie wszędzie tą kuchenką będziemy mogli palić. No ale jeśli gdzieś wybieramy się na swoją jakąś miejscówę do lasu, gdzieś w jakieś znane tereny, gdzie nie ma jakiegoś zagrożenia pożarowego, to jak najbardziej możemy taką kuchenkę wykorzystać, ale oczywiście trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, żeby nie palić na ściółce, odgarnąć dookoła ściółkę, żeby była kuchenka na gołej ziemi. Dzisiaj tą kuchenkę rozpalę krzesiwem kowalskim. Niedawno właśnie zamówiłem u Kamila. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Trochę się bawiłem właśnie krzesiwem kowalskim. Na razie jestem na etapie zwęglonej bawełny, ale będę chciał jeszcze próbować przerzucić się na naturalne jakieś rozpałki, co znajdę sobie w terenie, w lesie i będę testował. To więc zapraszam Was do oglądania. Zmontuję tą kuchenkę. Mamy taki pokrowiec wojskowy w kamuflażu. Kuchenka gdzieś była kupiona na OLX-ie. Myślę, że jeszcze te kuchenki gdzieś są, więc tam możecie szukać. Można na Allegro gdzieś spróbować kupić. No i zabieramy się za składanie. Kuchenkę mamy złożoną. Tu mamy jeszcze dodatkowo takie miejsca na jakiś kubek, jakbyśmy chcieli coś w terenie ugotować, a nie mielibyśmy jakieś menażki czy mały kubek, to mamy po prostu takie tak jakby dystanse, to po prostu zapobiegnie, żeby nasz kubek wpadł do środka i może mniejsze naczynia na tym trzymać. Super, kuchenka zrobiona solidnie, trochę już była używana, ale co, no będziemy jakiegoś, jak już wspomniałem, chrustu szukać i zaczniemy rozpalać, zobaczymy. Długo nie będę palił w tej kuchence, takie drobne kawałki sobie porąbię. Tylko rozpalam ją na pokaz, żebyście widzieli.
Dobra, spróbuję rozpalić naszą kuchenkę. Tu mam woreczek po jarbie. Trochę takich łabądków suchutkich. Zrobiłem sobie zapas, żeby później nie chodzić, nie szukać. Tu w tym mam trochę kory z brzozy, już się kończy. Trzeba uzupełnić. Tu mamy właśnie nasze sosiwo kowalskie. Weźmiemy kawałek zwęglonej bawełny. Jakiś ostry kawałek krzemienia. I próbujemy. No i się udało. Dokładamy trochę kory. No i zaczynamy rozpalać. Kuchenka się pali. No i przede wszystkim, jak już wspomniałem, wielką zaletą tej kuchenki jest to, że jest mała. No trochę waży, naprawdę waży, ale nie na tyle, żeby takiej rzeczy nie zabrać. No przede wszystkim w pewnym sensie pozwala nam to
mieć ognisko kontrolowane, mamy zabezpieczone dookoła, no i nie będzie się rozprzestrzeniał żar. Wiadomo, nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% zapewnić bezpiecznego ogniska. Zawsze jest jakieś ryzyko. Dlatego zawsze trzeba zachować jakieś podstawowe zasady bezpieczeństwa. Po prostu dookoła odgarnąć zawsze ściółkę leśną czy cokolwiek, żeby była na gołej ziemi. Mieć w pobliżu jakąś saperkę, w razie co, wodę. No, żeby zachować zawsze jakieś bezpieczeństwo. Nie wszędzie będziemy zawsze mogli tą kuchenką palić. No i kolejnym plusem tej kuchenki jest to, że mamy do niej darmowe paliwo. No, leży wszędzie, byle co wrzucimy i ta kuchenka wszystko zje. No i to jest wielki plus. Kuchenkę bardzo szybko jesteśmy w stanie rozłożyć i tak samo ją zmontować. W ciągu naprawdę 2-3 minut jesteśmy w stanie ją rozłożyć. Nawet może jak ktoś już ma sprawę, to i szybciej. Wkładamy, tu mam taki okrostrzyk, żeby po prostu nie ubrudzić nic w plecaku. Nie. O. I mamy złożoną kuchenkę. Wrzucamy i tyle. Jak widzieliście, naprawdę ma taka kuchenka dużo zalet. Jest naprawdę niewielka, wszędzie ją zmieścimy. No, trochę waży, jest wykonana ze stali, trochę waży, no ale przeliczając do wagi kartusza i kuchenki, no może na to samo nawet wyjdzie. Tu palimy w tej kuchence za darmo, no ale nie zawsze i wszędzie będziemy mogli z tej kuchenki korzystać. Więc ma swoje plusy i minusy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, żebyście zmotywowali mnie do dalszej pracy. Jeśli się podobało, to proszę o zostawienie łapki w górę. Ja się będę z Wami żegnał. Jeszcze idę się trochę przejść po lesie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.